Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Zapraszam Was na przegląd bardzo pięknych dekoracji, bardzo takich minimalistycznych, nowoczesnych. Zobaczcie wykorzystanie siatki. Jest to siatka, która jest wykorzystywana na przykład do klatek dla królików. I tutaj jest w wersji takiej dekoracyjnej, tam jeszcze pojawią się zdjęcia. Bardzo mi się to podoba. I może zaczniemy od tego, co oznaczają modne święta. Wydaje mi się, że modne święta to przede wszystkim bardzo dobrze dobrane dekoracje do domu, do wnętrza, które panuje u nas, które mamy. Bo nie sposób jest kupić wszystkie kolory świata, zrobić pełno pasteli w domu, gdy mamy żółto-pomarańczowe ściany. Więc naprawdę cała ta elegancja polega na tym, żeby dopasować dekoracje do naszych wnętrz. W tym filmiku skupiłam się na takich stonowanych dekoracjach wielkanocnych, w beżach, brązach, w złocie. Jest kolor czarny, się przewija, więc tutaj nie ma jaskrawych kolorów, ale jest wszystko tak bardzo gustownie do siebie dobrane. Więc oj, znowu ta siatka. Te siatki bardzo mi się podobają. Tu też fajny pomysł z kółkiem i z patykami. Film z kółkami będzie na kanale, bo mam przygotowane dla Was też. Także zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Na kanale bardzo dużo dekoracji wiosennych. Teraz też dużo dekoracji wielkanocnych. Później będziemy dekorować swoje ogrody, piękne rabaty, kwiaty, pomysły na kompozycję kwiatów w ogrodzie. Także zachęcam Was bardzo, bardzo gorąco do obserwowania kanału. Przejrzyjcie sobie te dekoracje do końca, takie stonowane, eleganckie, te kury piękne, te ciemnoszare, czarne też takie były. Powiem Wam, że lubię takie stonowane dekoracje. Niekoniecznie przepadam za pastelami, różami niebieskimi, chociaż to też ma swój urok i przy tych całych wiosennej, takiej, przy całej tej wiosennej świeżości i gałązek i tych cudnych kwiatuszków, które te gałązki wypuszczają, te listeczki w tych pięknych zielonych kolorach, to jednak też lubię do tych gałązek dodawać dekoracje w bieli, w beżu, więc takie bardziej naturalne. Ale nie ukrywam, że... Ale u kogoś lubię. Lubię różowe zajączki, więc to też tak nie ma, że nie lubię. U kogoś lubię. U siebie w domu wolę bardziej stonowane. A z tymi siatkami pomysł mi się bardzo podoba. Przejrzyjcie sobie do końca. Ja Wam ślicznie dziękuję i zapraszam na kolejny filmik.